Szczepienie przeciwko grypie najlepiej przeprowadzić jak najszybciej, jak tylko dostępna jest szczepionka. W praktyce w Polsce szczepionki dostępne są mniej więcej od września, natomiast szczyt zachorowań na grypę przypada mniej więcej od grudnia. Oczywiście w każdym roku może być pewna tam drobna różnica, ale generalnie ten wrzesień, październik, listopad to jest najlepszy okres na szczepienie się przeciwko grypie. Oczywiście przez analogię z ubezpieczeniami, dopóki nie zachorujemy, nie jest za późno. Także jeżeli na przykład z jakichś względów ktoś jest niezaszczepiony, a akurat w styczniu doszło do epidemii zachorowań i osoba chciałaby się zaszczepić, to oczywiście może, nie ma żadnego problemu. Nawet gdyby zaszczepiła się w trakcie, w okresie wylęgania, to do żadnych powikłań to nie doprowadzi. Jednym z popularnych mitów jest to, że do szczepienia trzeba być absolutnie zdrowym. Zupełnie nie tak. Proszę Państwa, w naszej klinice szczepiliśmy na przykład dzieci zakażone HIV, które trudno nazwać absolutnie zdrowymi. Chodzi o to, żeby w chwili szczepienia pacjent był w stabilnym stanie, czyli akurat nie miał gorączki i tyle. Polskie prawo jest bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o kwalifikacje do szczepień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed szczepieniem obowiązkowe jest badanie lekarskie, które ważne jest przez 24 godziny. Nie wszystkie kraje podchodzą do tego w ten sposób. Podam przykład. W Portugalii szczepić może farmaceuta. W Finlandii pielęgniarka bez jakiejkolwiek kwalifikacji medycznej. A w internecie widziałem filmy o szczepieniach masowych przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych, gdzie polegało to na tym, że zainteresowana osoba podjeżdżała samochodem, otwierała szybę, otwierała okno, wystawiała rękę i była szczepiona. Ale to są kraje, w których liczy się skutek, natomiast u nas liczy się papier.